22 stycznia wspominamy świętego Henocha. Henoch to postać biblijna i patriarcha sprzed potopu Noego i wywodzi się w prostej linii od pierwszego człowieka Adama. W Starym Testamencie Henoch pojawia się w Księdze Rodzaju jako siódmy z 10 patriarchów sprzed potopu i tak jak inni patriarchowie żył przez kilka wieków. Jest on przez wielu uważany za wyjątek, o którym mówi się, że nie ujrzał śmierci, gdyż Księga Rodzaju podaje, że Henoch żył w tak wielkiej przyjaźni z Bogiem, że nigdy nie umarł, lecz został w wieku 365 lat wzięty cieleśnie do nieba. Jest on jedyną postacią oprócz proroka Eliasza, którego w niebo wzięcie zostało wprost opisane w Piśmie Świętym, a miało ono miejsce 57 lat po śmierci Adama i 69 lat przed narodzinami Noego. Natomiast w Nowym Testamencie są trzy wzmianki o Henochu. Pierwsza to krótka wzmianka w jednej z genealogii przodków Jezusa w Ewangelii świętego Łukasza. Druga wzmianka znajduje się w liście do Hebrajczyków, który mówi o tym, że Henoch nie doświadczył śmiertelnej śmierci przypisywanej innym potomkom Adama, co jest zgodne z tekstem Księgi Rodzaju. Natomiast trzecia wzmianka znajduje się w liście Judy, gdzie autor pisze, że Henoch był siódmym od Adama. Ponadto proroka uważa się za autora Księgi Henocha, lecz ostatecznie księga ta została wyłączona zarówno z hebrajskiego Tanachu, jak i greckiego przekładu Biblii hebrajskiej Septuaginty. Księga nie była uznawana za kanon ani przez żydowskich, ani przez wczesnochrześcijańskich czytelników. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.